Așa. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie rozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A jego matka chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie. Czemuście mnie szukali? Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie Panu, drodzy widzowie telewizji EWTN. Pytanie, które dzisiaj stawia Jezus Chrystus, myślę, że warto, abyśmy sobie sami też postawili. Dlaczego ja w ogóle szukam Chrystusa? Dlaczego chcę być chrześcijaninem? Chcę być katolikiem? Chcę należeć do tej wspólnoty? Więc o tyle ważne jest to pytanie, ponieważ to wtedy wyznacza mi kierunek, jeżeli ja sobie odpowiem, dlaczego chcę być. Odpowiedź Maryi jest, powiedzmy, konkretna. Z bólem serca szukaliśmy ciebie, bo jesteś nam drogi, bo jesteś naszym synem. Więc tutaj jest ten element więzi matczynej z dzieckiem. A ja, jaką więź mam z Jezusem Chrystusem, jaką więź mam z Panem Bogiem? I to odpowiadając sobie na to pytanie, dlaczego ja go szukam, dlaczego chcę do niego należeć, myślę, że wiele rzeczy już na samym początku by się nam wyprostowało. Bo często bywa też tak, jak mówi dzisiejsza Ewangelia w tym życiu, że idziemy pewnego rodzaju pędem. Jak mówi ewangelista, rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Mieli to w zwyczaju. My też tak idziemy czasami po prostu w zwyczaju do kościoła, budzimy się rano, śniadanko szybko, herbatka jeszcze, żeby tą godzinkę złapać przed przyjęciem Chrystusa i idziemy do kościoła, bo jest to wpisane w nasz cykl codziennego funkcjonowania. Od x lat tak było, więc i my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Poszli na święto, uroczystości się skończyły, wracają do domu. Po 3 dniach dopiero się zorientowali, że nie ma Jezusa Chrystusa. No, akurat ewangelista tłumaczy, że myśleli, że może poszedł z innymi i tak dalej. Nie? Po 3 dniach zorientowali się w ogóle, po co tam poszli. Tak na dobrą sprawę. To, co Jezus mówi w późniejszym dialogu, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca. Czy ja do kościoła przychodzę dlatego, ponieważ wiem, że należę do mojego Ojca. Bo On przyszedł tam po to, aby jeszcze dopełnić tej wiedzy. Zobaczmy, jak mówi też również ewangelista, podając szczegółowo, że został On w gronie uczonych w Piśmie po to, aby jeszcze bardziej może wsłuchać się w ten głos mądrości, o której również słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu.
Ale właśnie, czy to nie jest też tak, że ja przychodzę do świątyni i się nie zastanawiam nad tym. Po prostu przychodzę, zrobię to swoje, wychodzę. Czy ja to spotkanie z Jezusem Chrystusem traktuję jak coś szczególnego? Coś, co wyznacza mi kierunek również mojego postępowania, mojego bycia w tym dniu. Nawet nie w rzeczywistości całego mojego życia, ale w tym dniu. Czy to, że jestem na mszy świętej rano, czy to, że ją oglądam w telewizji, czy w internecie, czy w innych mediach, czy słucham w radiu, czy to sprawia, że ja dzisiaj będę lepszym człowiekiem? Czy to coś zmienia w tym moim życiu? Czy gdybym na przykład był na mszy wieczorem, czy to byłaby jakaś różnica, czy nie? Dlatego to pytanie, czemuście mnie szukali, albo czemu mnie szukacie, albo czego jesteście, uczestniczycie w tej Eucharystii, jest bardzo ważnym pytaniem, które warto sobie po prostu czasami nawet i kontrolnie zadać, żeby trochę się wytrącić z tego pewnego rodzaju schematu, w którym jestem. Bo łatwo wejść w pewnego rodzaju schematyzm naszego postępowania. To bardzo fajnie pokazuje stary film o Charlie Chaplinem, który w fabryce przykręcał śruby. I jak szedł do domu, to też cały czas przykręcał śruby. Tak zostało po prostu. Cokolwiek robił, to przykręcał śruby. I to jest takie schematyczne podejście do pewnych rzeczy, które tak na dobrą sprawę po jakimś czasie gubi nas. Bo tak naprawdę nie wiem, dlaczego ja to robię. A każde spotkanie z Chrystusem powinno być inne. Każde spotkanie z Chrystusem powinno sprawiać, że ja przynajmniej odrobinę, przynajmniej to ziarenko gorczycy jestem lepszy dzisiaj, niż byłem lepszy wczoraj. Wtedy to będzie się rozrastało w drzewo wielkie, jak słyszymy to również w innym miejscu w nauczaniu Jezusa Chrystusa. Bo to sprawia, że ja staję się doskonalszy, że każdego dnia dokładam do tego bukietu dobrych uczynków, z którym będę mógł potem wejść do Królestwa Niebieskiego na ręczu. Ale to jest niewątpliwie ważne, żeby o tym pamiętać. I przykład dzisiejszego bohatera dnia, czyli świętego Stanisława Kostki, jest takim przykładem, że człowiek ten, mimo tego, że był młody, dobrze wychowany, też w pewnej tradycji, on wiedział, on sobie odpowiedział na to pytanie, dlaczego szuka Jezusa Chrystusa. I zrobi wszystko, żeby do Niego przylgnąć, żeby z Nim być. Nawet jeżeli rodzice mu tego zabraniają, nawet jeżeli jest pod strażą i czujnym okiem swojego stryja, on wie, że musi uczynić to, czego chce od niego ten, którego wybrał. Czyli idzie, mimo zakazu, podstępem nawet, można by było powiedzieć, dostaje się do Rzymu, aby tam uprosić, jak na dobrą sprawę, przyjęcie do zgromadzenia, jakby oddać się Jezusowi Chrystusowi, a potem przyjmuje już niemalże na łożu swojej śmierci, zostaje włączony w ten łańcuch, powiedzmy, rodziny jezuickiej. Więc to jest niewątpliwie ważne, bo tak mówię, to pytanie, odpowiedź na to pytanie z dzisiejszej Ewangelii stawia mnie w konkretnym miejscu. Ja wtedy wiem, kim jestem. Wiem, w jakim kierunku mam iść, komu mam służyć, kogo mam słuchać w różnych sytuacjach mojego życia. To będzie wszystko proste. No zobaczmy, że potem też pięknie to ewangelista ujmuje. Kiedy już wszystko im wyjaśnił, kiedy wyjaśnił im, po co został w świątyni, kiedy wyjaśnił im, po co tak naprawdę oni do tej świątyni przychodzą, to nie chodziło o samego Jezusa Chrystusa. Jezus im przypomniał, że powinniście być w miejscu, gdzie jest. Przychodzicie do Ojca, który jest w niebie. Że On jest tym najważniejszym elementem.
Nie sama tradycja i uroczystości, które powodują, że przychodzę, ale ten, do którego zmierzam, który tam mieszka, jeżeli im to wytłumaczył, wrócił z nimi i był im posłuszny. To jest też bardzo ciekawe. Jezus wraca, żeby być swoistego rodzaju tą solą w oku trochę rodzicom, żeby im o tym ciągle przypominać. I był im posłuszny. Już nie sprawił, że oni muszą, że tak powiem, szukać tego Jezusa Chrystusa. On im pokazał, że On jest z nimi. I znowu odniesienie do naszego codziennego życia. Kiedy gubisz z oczu Jezusa Chrystusa, to wystarczy, abyś wrócił do tego konkretnego miejsca, jeżeli Mu się tam oddasz. Jeżeli Go naprawdę będziesz szukał, jeżeli Go naprawdę znajdziesz, to On już nigdy Ciebie nie zgubi. On nigdy już Ciebie nie opuści. Ale to musi być Twoja wola, Twoja decyzja o tym, że ja chcę znaleźć Jezusa Chrystusa, że ja chcę z Nim być. Właśnie w tej świątyni, świątyni mojego ciała, świątyni mojego życia, świątyni mojej rodziny, mojego domu. Mówimy Kościół domowy. Ja muszę sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy ja chcę znaleźć Jezusa Chrystusa, takiego prawdziwego, z całą tą rozciągłością właśnie Bożą. Czy chcę do Niego przylgnąć, bo wtedy naprawdę staje się to czymś pięknym i wspaniałym. I czego przykład znajdujemy w dzisiejszej liturgii słowa, jak również w życiu świętego Stanisława Kostki. I to, co w jakiś sposób możemy naśladować zarówno z Ewangelii, to to, abyśmy nieustannie tego Jezusa Chrystusa szukali. Codziennie możemy sobie zadawać pytanie, dlaczego szukam Jezusa Chrystusa? I codziennie na nie odpowiadać. I codziennie możemy, że tak powiem, iść w tym poszukiwaniu za Jezusem. Rozwijać się, zadając różnego rodzaju pytania, szukając odpowiedzi. Ja zbliżam się do Jezusa Chrystusa. Ale to, co jest właściwe i prawdziwe i czego każdemu z was życzę, to abyście mieli w sobie pragnienie bycia z Jezusem Chrystusem. Takie pragnienie, jakie miał święty Stanisław, które zmuszałoby was do tego, aby udać się do Niego bezpośrednio, bez względu na to, gdzie jest. Więc tego właśnie wam życzę, takiego pragnienia z głębi serca, które doprowadzi was do Chrystusa. Amen. Za wstawiennictwem świętego Stanisława Kostki przedstawmy dobremu Bogu nasze pokorne